Jest takie piłkarskie przysłowie, kto gra tylko w obronie, a nie gra w ataku, to ten nigdy nie wygrywa. Jan Kulczyk zawsze grał w ataku i dlatego wygrywał. I dzisiaj świat mówi o nim Wielki Polak, dlatego, że jest synonimem, jest symbolem sukcesu. Umiał rozmawiać z ludźmi, nie przerywał. Nie mówił, ty się na tym nie znasz, nie forsował za wszelką cenę swojego zdania, tylko wysłuchiwał, pozwalał rozmówcy dokończyć swoją myśl i dopiero później starał się przekonać do swojego zdania. O tym się nie pisało wiele, ale nie ma dziedziny chyba naszego życia społecznego, w, których, w której pieniądze Jana Kulczyka nie odgrywałyby pozytywnej roli. Od kultury, nauki, sportu do pomocy po prostu biednym, chorym. O tym się, tak jak powiedziałem, nie mówił. Ale to jest też coś, co zasługiwało w jego kontekście na duże uznanie. Jan Kulczyk kiedyś mi powiedział: wiesz, Einstein mówił, że świat ustępuje drogi tym, którzy wiedzą dokąd, dokąd idą. Ja wiem dokąd idę.